Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem w audycji Czy masz świadomość jest Marcin Galicki, współzałożyciel, współtwórca akcji Food Rentgen. Dzień dobry Marcinie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy polskie piwa są czyste, czyste od pestycydów i glifosatu. Natomiast Marcinie, chciałbym przypomnieć na wstępie Wasze działania związane ze sprawdzaniem czystości kasz gryczanych i jaglanych. Jakbyś mógł tutaj kilka słów powiedzieć tytułem wstępu. No tak, faktycznie jako Food Rentgen prowadzimy działania takie strażnicze. Sprawdzamy jakość produktów żywnościowych. Wchodzimy po prostu do sklepów, kupujemy produkty, po czym badamy je w laboratorium. I taką naszą dość głośną akcją było badanie kasz gryczanych i jaglanych. Odbyło się to w kasze gryczane na przełomie, w sumie cała akcja odbyła się na przełomie 2019 i 2020 roku. Wykryliśmy ileś produktów, które miały przekroczenia, to wywołało ogromne zainteresowanie wśród konsumentów i spowodowało jakieś działania zmieniające na rynku. Wierzymy, że w dobrym kierunku i tyle. Okej. A teraz wracając do PIF, z Food Rentgen, z Instytutem Spraw Obywatelskich wspólnie przeprowadziły i przeprowadzają akcję związaną ze sprawdzaniem tym razem właśnie PIF. I co spowodowało, że właśnie piwa? No to tutaj mógłbym odbić to pytanie do ciebie. Natomiast no, faktycznie był taki moment. Pewnego dnia przyszliście i zapytaliście, czy piwa to jest dobry pomysł na analizę. I wtedy pamiętam, przyszła mi do głowy badanie z 2016 roku, kiedy to Monachijski Instytut Środowiska przeprowadził badanie piw niemieckich. Przebadali 15 piw na obecność pozostałości glifosatu. I wtedy faktycznie przez media przetoczyła się fala informacji na temat tego, że praktycznie 14 na 15 piw zawierało właśnie pozostałości glifosatu w sobie. Informacja poszła też taka, że większość ma przekroczenia w stosunku do normy wodnej, nawet 300-krotne przekroczenie w stosunku do normy wodnej. Pamiętam też tłumaczenia producentów, że to jest norma wodna, że to jest bardzo wyśrubowane kryteria, natomiast no, jakby w głowie zostało, że to są właśnie przekroczenia na poziomie 300-krotności. No faktycznie ja pamiętam też tą sytuację, kiedy te badania niemieckie odnotowały również polskie media i takie media, w szczególności tabloidy Super Express między innymi. No i byłem wtedy pod mocnym wrażeniem tej sytuacji. Ja pamiętam też swoją rozpoczęcie swojej, powiedzmy, że przygody z glifosatem, kiedy wiele lat temu na jakimś takim bardzo niszowym i dziwnym, przynajmniej z takiego pierwszego oglądu portalu, przeczytałem jakąś dyskusję, w której pojawił się wątek tego, że jakiś glifosat jest herbicydem i on jest stosowany przez rolników polskich już celem wysuszania kaszy gryczanej.
No i wtedy byłem akurat miłośnikiem kaszy gryczanej. Przez właściwie jadłem ją od wielu, wielu lat i nagle mnie zmroziło, o co tutaj w ogóle chodzi. No i tak pamiętam się to rozpoczęła ta moja tak zwana przygoda z glifosatem i to piwo, a później faktycznie, kiedy pojawiła się taka szansa w Instytucie Spraw Obywatelskich, no to po prostu poszliśmy do Was i jako instytucji, która ma już duże doświadczenia w badaniu, no i tak to się zaczęło. A dzisiaj jest 6 października 2020 roku. Zaczęliśmy informować opinię publiczną o wynikach tych badań i naszego raportu wspólnego. I co wynika z tych badań, Marcinie? No, badania nas mocno zaskoczyły, bo faktycznie trochę na bazie informacji niemieckich spodziewaliśmy się znalezienia iluś tam faktycznie pozostałości glifosatu. Trzeba dodać się tutaj, trzeba wspomnieć o tym, że zrobiliśmy to w sumie trzyetapowo to badanie, bo w pierwszym etapie skupiliśmy się przede wszystkim na producentach dużych, największych, czyli trzech największych korporacjach. Wzięliśmy po 4 marki od każdego producenta, 4 różne browary należące do jednego producenta i w sumie 3 duże korporacje, tak? I sprawdzaliśmy obecność pozostałości glifosatu w tych piwach. No i to w pierwszej fazie wyszło, że praktycznie na 12 przebadanych piw znaleźliśmy jedno piwo, w których znaleźliśmy pozostałości glifosatu. Natomiast pozostałe były praktycznie czyste. Czyste znaczy tyle, że nie znaleźliśmy pozostałości glifosatu na poziomie wyższym niż dolna granica oznaczoności, która jest akurat dla laboratorium, w którym badamy, na poziomie 0,01 mg na litr produktu. Na litr w przypadku piwa. I w drugim etapie tak się zastanawialiśmy, mówimy, no to bardzo ciekawe i nas mocno zaskoczyło i jakby pierwszy wniosek, jaki się wtedy pojawił, że to coś musiało się chyba wydarzyć od tego 2016 roku, co spowodowało, że faktycznie te piwa wyszły czyste, szczególnie, że wcześniej, podczas gdy mieliśmy taką nieoficjalną informację z jednego z laboratoriów, że w roku 2016 roku to laboratorium zrobiło badanie właśnie na fali informacji z Niemiec, badanie polskich piw i wtedy wyszło, że tam są podobne, że piwa notowały podobne wyniki jak te niemieckie, natomiast było to czysto praca naukowa i nikt za tym nie podążył. Tak. Więc trochę się spodziewaliśmy, że znajdziemy różne pozostałości, tylko zastanawialiśmy się, które piwa będą faktycznie czyste, przynajmniej z naszego punktu widzenia futrentgena, bo naszym celem przede wszystkim jest szukanie tych najczystszych produktów, no bo to jest informacja dla nas istotna, które produkty warto spożywać. My wychodzimy troszeczkę z założenia takiego staroegipskiego, tak, że wszystko co negatywne, o tym powinniśmy zapomnieć, skazać na zapomnienie, wykreślić z pamięci i w ogóle tego nie zauważać na półkach. Natomiast wszystko co jest dobre, no, za tym powinniśmy podążać, tak, czyli spożywać dobre produkty. I taka jest nasza filozofia. No, w każdym bądź razie zrobiliśmy faktycznie badanie tych piw. Wyszło nam, że jedno piwo ma przekroczenie w stosunku do normy wodnej, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy faktycznie, czyli do tej normy, do której porównywał się między innymi Monachiński Instytut Środowiska. A o co chodzi z normą wodną, jakbyś mógł wytłumaczyć słuchaczom? To znaczy tutaj właśnie z piwami jest taka sytuacja, że piwa należą do tak zwanych produktów złożonych. Czyli to nie jest produkt jednoskładnikowy, tak jak to była kasza na przykład,
Kasza, wiadomo, kasza gryczana jest wytwarzana z gryki i nic innego nie ma, w produkcie nie ma prawa nic innego się znaleźć, tak? Natomiast w przypadku kasz jaglanych, kasza jaglana jest robiona z prosa i jest podobna sytuacja. Dla gryki, dla prosa jest wyznaczona norma, czyli najwyższy, czyli najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości pestycydu. W przypadku glifosatu jest to na, jest on na poziomie 0,1 mg na kilogram produktu w przypadku kaszy. Piwa natomiast są produktem złożonym, czyli składają się no, tak, takie standardowe piwo, woda, chmiel i jęczmień, tak? Słód jęczmienny. I teraz dla poszczególnych produktów, czyli dla chmielu, dla jęczmienia, te normy. Dla chmielu na przykład norma jest glifosatu, bo mówimy o glifosacie w tym przypadku, jako że jego znaleźliśmy, 0,1 mg na kilogram produktu, czyli jest taka sama norma jak dla prosa i dla gryki. Dla jęczmienia ta norma już jest zdecydowanie wyższa, bo to jest 20 mg na kilogram produktu, czyli można powiedzieć, że jest 200 razy większa w stosunku do chmielu. Natomiast jest jeszcze ten NDP, czyli najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości w wodzie. I on jest zdecydowanie na bardzo niskim poziomie w stosunku do tych wcześniejszych produktów, bo on jest na poziomie 0,1 mikrograma na litr wody. Czyli przeliczając to na miligramy, to jest 0,1 mg na litr wody. I czyli teraz przy wodzie są najostrzejsze tutaj te normy, jednym słowem. Tak, no jest to rozsądne, w związku z tym, że no wody z założenia spożywamy najwięcej. Sami się składamy w 70% z wody, a nasz mózg nawet się składa z 90% z wody. Także no ma to sens. Oczywiście no tutaj nie będziemy wchodzić w jakieś rozważania naukowe, bo to musielibyśmy sięgnąć znowu do opracowań. No, a chyba. No tak, nie ma sensu aż tak bardzo drążyć. No w każdym razie Monachijski Instytut Środowiska wskazywał te swoje badania w stosunku właśnie do normy wodnej i pokazywał, że te przekroczenia są na poziomie 300-krotności. Dlaczego wskazywał do normy wodnej? No bo przypuszczam, że nie miał innego odniesienia w tym przypadku. No ale wiesz, powiedzieliśmy... z drugiej strony sobie tak myślę, no a dlaczego nie, tak? Dlaczego mamy, bo tak się zastanawiałem, jak zacząłeś mówić, kto te normy układa, tak? Bo jeżeli te normy są takie ostre w przypadku wody, co jak najbardziej uważam za rozsądne, no to dlaczego do niej nie, do tego, do tej normy nie równać? I pytanie jest takie, nie wiem, czy masz taką wiedzę, czy te normy na przykład, które wspomniałeś, o których wspomniałeś również w przypadku kasz, czy one, kiedy one zostały ustanowione i czy one są poddawane jakiejś rewizji w toku, nie wiem, kolejnych dekad? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No, to jest bardzo dobre pytanie, na które nie mam odpowiedzi. To znaczy wiem, że są poddawane rewizji, ale czy jest to obiektywna rewizja, to tego niestety nie wiem. Na pewno jestem przekonany, że normy podlegają różnym presjom grup nacisku i na przykład w momencie, kiedy do Europy zaczęła być sprowadzana soja transgraniczna, to te normy zostały mocno zliberalizowane. I tutaj na przykład w przypadku jęczmienia możemy to obserwować, bo tutaj mamy 20 mg na kilogram produktu. Taka sama norma obowiązuje też dla wielu innych zbóż,
I wiemy, że w momencie, kiedy właśnie ta soja transgraniczna zaczęła płynąć do Europy, to wtedy te normy zostały liberalizowane, tak, zostały podniesione do właśnie o 200 razy, tak, w stosunku do wcześniej obowiązujących. A dlaczego czy to tak się stało, że one zostały podniesione? Co to, jaki wpływ, jaki tu związek miała ta soja transgraniczna? To znaczy, no, soja transgraniczna, no to wiadomo, żywność genetycznie modyfikowana, czyli jej produkt flagowy firmy Monsanto bodajże, Roundup Ready Soja, tak, czyli soja gotowa na Roundup. Roundup, wiadomo, to jest środek chwastobójczy, czyli herbicyd, który właśnie jako pierwszy zawierał w sobie omawiany tutaj omawianą substancję aktywną, czyli glifosat. Tak? I ta soja była tak zmodyfikowana genetycznie, by była w stanie przetrwać no, wysokie dawki właśnie użycia tego herbicydu. Czyli nie była poddawana destrukcji ze strony właśnie tego herbicydu. Ja tylko uzupełnię, że dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą tego, że Monsanto zostało przejęte przez niemiecki Bayer, więc jeżeli Państwo kojarzycie tą firmę, tą korporację, to ona już przejęła całe te praktyki Monsanto. Ale jeszcze chciałbym, Marcinie, wrócić do tego wątku, że ta soja transgraniczna, że pojawienie się jej właśnie na rynkach spowodowało podniesienie tych norm. To jakby tego do końca nie zrozumiałem. To znaczy, no, ja przypuszczam, tak jak powiedziałem, no, ciężko mi powiedzieć, na ile obiektywne jest podnoszenie tych norm, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nas, ludzi, a na ile jest to działanie grup interesu, które po prostu zależy na tym, żeby faktycznie nie szkodzić swoim produktom i nie w jakiś sposób, żeby to nie wpływało na stały wzrost ich przychodów, tak? Okej. Okay. Między zysku dla inwestorów. Dobrze, wracając do PIF, ja jeszcze tylko uzupełnię i dodam, że bo pojawiały się w Twojej wypowiedzi liczby próbek. Dla tych z Państwa, którzy na przykład, nie wiem, wzbudziło zaciekawienie czy zaniepokojenie, że tych próbek było tak mało, no ale to wynika, proszę Państwa, z faktu, że takie badania są kosztowne, a nasze organizacje to są organizacje społeczne, które no, nie mają środków na to, żeby robić bardzo dużo tych próbek. Tutaj akurat mieliśmy taką możliwość dzięki sfinansowania tych badań, dzięki wsparciu w ramach projektu finansowanego z Narodowego Instytutu Wolności. Ale to warto też po prostu zaznaczyć, że oczywiście próbek powinno być więcej, te badania powinny być regularne, ale to już powinna być domena i zadanie odpowiednich służb w naszym państwie, na które płacimy po prostu podatki, które powinny nas chronić przed i badać i uświadamiać w tym zakresie. No ale na razie robimy to my jako organizacje społeczne, bo po prostu tutaj często gęsto rząd jakby umywa ręce i niespecjalnie się interesuje tym, żeby trzymać tutaj odpowiednie, raczej patrzeć tu producentom i korporacjom, ale też rolnikom na ręce. I wracając jeszcze do tych do tego, co do badania tego, Marcinie, co cię najbardziej zaniepokoiło? Zanim może przejdziemy do tego, co mnie zaniepokoiło, to może jeszcze skończmy ten wątek w kontekście różnicy między kaszami a piwami, czyli produktami prostymi a złożonymi, bo to zaczęliśmy. A więc tak, powiedzieliśmy, że piwa są produktami złożonymi, one się składają z trzech substancji, z trzech różnych produktów, tak, woda, jęczmień, chmiel. I dla produktów złożonych nie ma tak zwanych norm, najwyższych dopuszczalnych poziomów pestycydów. W związku z tym
organizacje takie jak nasze, jeżeli badają produkty, no to starają się odnieść do czegoś. No i w tym przypadku odnieśliśmy się do normy wodnej. Sytuacja wyglądałaby to zupełnie inaczej, gdyby te normy były możliwe, znaczy, żeby można było je wyznaczyć również dla produktów złożonych. I takie możliwości istnieją. Są metodologie wyznaczenia faktycznie tej normy najwyższego dopuszczonego poziomu dla konkretnego produktu. Robią to toksykolodzy na podstawie właśnie składów produktów, ich ilości procentowej w produkcie i są w stanie te normy wyznaczyć. I moje pytanie, które pojawiło się podczas tworzenia raportu tego, ale też i wcześniejszego, bo mieliśmy w 2017 roku przygotowaliśmy raport na temat płatków śniadaniowych, które były też produktami złożonymi. Dlaczego na przykład nikt nie podjął takiej inicjatywy, żeby faktycznie stworzyć prawo, które w momencie, kiedy na przykład producent dopuszcza występowanie w jego produktach pozostałości różnego rodzaju pestycydów, to dlaczego nie ma obowiązku, żeby taką normę dla swojego produktu wyznaczył i o niej poinformował opinię publiczną, czy no, w każdym razie, żeby ta informacja, jaka norma jest dla danego produktu wyznaczona, żeby ona była dostępna dla świadomych konsumentów. No i jaka jest twoja hipoteza? Dlaczego? To ciężko mi powiedzieć, tak? No przypuszczam, można dewagować, ale może nie będziemy wchodzić w tym momencie w dewagację. Bo... No tak, to pozostawmy słuchaczom tutaj. Myślę, że to łatwo wpaść na to, dlaczego tutaj nie ma tego, o czym powiedziałeś. Dobrze, a teraz wracając do tego, co wywołało największy rezonans u ciebie przy tych badaniach? To znaczy tak, jakby patrząc jeszcze na sytuację, powiedzieliśmy o tym trzyetapowym badaniu, że najpierw przebadaliśmy te 12 PIF od trzech największych graczy, nie znaleźliśmy pozostałości glifosatu w jednym piwie. Znaleźliśmy pozostałości glifosatu na poziomie 0,04 mg na litr produktu. To w stosunku do kasz wydaje się znikomą ilością, no bo tam znajdowaliśmy nawet 4 mg na kilogram produktu. Tutaj znaleźliśmy 0,04. Natomiast jeżeli porównamy to do tych badań Monachijskiego Instytutu Środowiska, to nagle okazuje się, że to piwo, które ma tutaj te 0,04 mg na litr produktu, to w stosunku do normy wodnej ma 400-krotne przekroczenie. Czyli ma zdecydowanie wyższe przekroczenie niż najwyższy notowany poziom tego przekroczenia w tym badaniu monachijskim. No i tak jak już rozmawialiśmy, kiedy w roku 2016 pierwszy raz dotarła do nas informacja o tych piwach i o tym przekroczeniu, no to została w głowie informacja, no, że te piwa są naprawdę, zawierają dużą ilość, dużą dawkę tego glifosatu. Natomiast jak się weszło w temat, okazuje się, że może ta dawka nie jest tak wysoka. Natomiast no, zostaje w pamięci zawsze zostaje ta informacja, że, no, że jednak było to przekroczenie. I jakby wracając do wątku wcześniejszego, wyznaczenia tej normy dla piw, myślę, że w interesie przede wszystkim chyba producentów w tym momencie jest to, żeby ta norma była wyznaczona dla piw, tak? Czy dla wszystkich produktów złożonych. W związku z tym, że konsumenci często nie wiedzą, konsumenci troszeczkę są jak dzieci we mgle i bazują na informacjach, które spływają do nich, czy z mediów, głównie z mediów w tym momencie, i zaczynają reagować na właśnie na to, co jest podawane im.
A my tutaj staramy się faktycznie dążyć do tego, żeby ta informacja była jak najbardziej transparentna, żeby konsumenci budzić tą świadomość konsumencką, by ludzie byli świadomi i mieli przede wszystkim dostęp do informacji na temat tego, jakie produkty spożywają. No bo to jakby prowadzi do w kierunku polepszenia takie, sytuacji na rynku, tak? Dokładnie, tak, polepszenia i też takiej świadomości w kontekście właśnie budowania swojej odporności, zdrowia, w kontekście obecnej sytuacji chociażby, tak? No tak, to bardzo ważne. A powiedz Marcinie, twoim zdaniem co konsumenci w obliczu takich badań powinni robić? Jakie są tu możliwości odbiorców tych produktów, w szczególności piwa, co oni mogą zrobić? To znaczy w kontekście piwa, jak i też innych produktów, ja zachęcam właśnie do śledzenia tego typu informacji, rankingów od niezależnych organizacji, no i wybierania tych produktów, które są przede wszystkim czyste. Ja osobiście bardzo często zwracam uwagę nie tylko na normy wyznaczone, no ale na przykład moja osobista opinia jest taka, że ja nie chcę podawać produktów, które zawierają substancje, czy pozostałości właśnie, czy pestycydów, czy innych środków chemicznych, antybiotyków, czy to akurat w produktach odzwierzęcych jeszcze możemy mówić o pozostałościach leków farmakologicznych. Więc zależy mi na tym, żeby te produkty były najczystsze i będę szukał takich produktów. Dlatego ja praktycznie od dłuższego czasu poszukiwałem informacji tego typu, jakie produkty, jakie produkty mają jakie wyniki, tak? Czyli jednym słowem jakby zachęcasz konsumentów do tego, żeby byli świadomi, żeby szukali, nie wierząc na słowo producentom i służbom, które w naszym państwie są odpowiedzialne za pilnowanie jakości żywności. To znaczy zachęcam do tego, by byli faktycznie konsumenci świadomi i szukali informacji. Zachęcam państwo polskie, żeby też dostarczało obiektywną informację a nie poddawało się naciskom silniejszych grup interesów. Bo wiadomo, my jako konsumenci w Polsce jesteśmy najliczniej, znaczy takim dużym, wielkim podmiotem, ale bardzo rozproszonym, tak? Ta nasza reprezentacja konsumencka nie jest najsilniejsza. I tutaj możemy porównywać się do innych państw. W Niemczech na przykład jest organizacja konsumencka, która bada produkty, która jest finansowana przez państwo, Stiftung Warentest, która po prostu bada regularnie produkty, nie tylko żywnościowe, ale wszystkie produkty, robi rankingi tych produktów i każdy konsument praktycznie może skorzystać z tej wiedzy i sprawdzić, które produkty warto kupować, a które nie. I też dzięki temu budzi taką trochę zdrową konkurencję po stronie producentów, którzy dążą do doskonałości w swoich produktach, tak? W kontekście jakości, a nie tylko w przekazach marketingowych na temat tego, jakie te produkty są dobre, zdrowe i w jaki sposób nas doprowadzą do szczęścia. Ja dodam jeszcze z punktu widzenia Instytutu Spraw Obywatelskich, że zachęcam państwa bardzo też do włączania się w różnego rodzaju akcje organizacji społecznych. My przy okazji tego raportu promujemy naszą petycję Nie dla glifosatu, którą można podpisać na portalu Instytutu Spraw Obywatelskich.
Adres do petycji jest institutsprawobywatelskich.pl/glifosat. Mamy blisko już 6 tysięcy podpisów pod petycją do premiera Morawieckiego o wprowadzenie zakazu glifosatu w Polsce. I takie głosy naprawdę są ważne, to wynika z naszych doświadczeń, na przykład z kampanii Wolna od GMO chce wiedzieć, gdzie po 10 latach takich działań kampanijnych, oddolnych, obywatelskich doprowadziliśmy do sytuacji, w której Ministerstwo Rolnictwa, rząd przyjął ustawę o znakowaniu produktów wolnych od GMO i tutaj bardzo pomocne było zaangażowanie zwykłych ludzi, państwa, podpisywanie różnych petycji, komentowanie, wysyłanie apeli do polityków, do posłów, także to ma sens i oczywiście zmiany nie są jakieś rewolucyjne, bo nie organizacja społeczna nie jest z rządem, nie jest parlamentem, żeby po prostu mieć bardzo silny wpływ na różnego rodzaju uwarunkowania systemowe, legislacyjne, ale ten przykład z kampanii Wolne od GMO pokazuje, że tylko przy oddolnej mobilizacji obywatelskiej konsumentów, świadomych konsumentów, jak mówił Marcin, po prostu jest szansa oddolnie coś zmienić i wywrzeć nacisk na polityków, więc tutaj też te raporty Food Rentgena, w tym w szczególności przygotowane przez Food Rentgen Instytut Spraw Obywatelskich, raport o piwach, też są takim przyczynkiem do tego, żeby państwa namawiać do włączania się w te działania oddolne i też o ile to możliwe wspierania je i słowem i myślą, ale też czynem, podpisując czy to petycje, czy wpłacając środki na właśnie działania obywatelskie, dzięki którym po prostu można takie niezależne badania robić. Dobrze, to w tym miejscu postawmy kropkę. Marcin, dzisiaj państwa i moim gościem był Marcin Galicki, współtwórca programu Food Rentgen. Marcinie, dziękuję bardzo za rozmowę i powodzenia w dalszym badaniach. Dziękuję bardzo i oczywiście zapraszamy do pobierania raportów, bo tam znajduje się kompendium wiedzy właśnie na temat akurat 18 w sumie produktów, bo w sumie nie padło ile produktów przebadaliśmy, ale przebadaliśmy 18 produktów na zawartość pozostałości glifosatu i też pozostałości innych pestycydów, ponad 500 substancji różnego typu, które są używane w tak zwanej tej gospodarce rolnej. I je przebadaliśmy. Także warto się zapoznać. Dokładnie tak, zapraszam na stronę Instytutu Spraw Obywatelskich, na stronę Food Rentgena, gdzie państwo macie dostępny raport. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!